To był bardzo udany sezon. No, sezon bardzo udany, zaczynając od rajdu Dakar, trzecie miejsce. No, później miałem chwilę słabsze wyniki w polskich zawodach, ale szybko to nadrobiłem, zdobywając wicemistrzostwo Polski, mistrzostwo Europy, również zdobyte w dwóch klasach. No, także sezon mogę zaliczyć do bardzo udanego. Duże oczekiwania wobec Ciebie przed Dakarem 2012. Czujesz jakąś presję w wyniku przed tym startem? Oczekiwania bardzo duże. No, presja wiadomo, zawsze jest przed tak poważnym rajdem, no, ale staram się jakoś podchodzić do tego na spokojnie, bez nerwów. No, wiadomo, spokój jest najważniejszy, choć adrenalina też będzie potrzebna, ale to już w czasie rajdu. Jak oceniasz swoje przygotowanie kondycyjne i przygotowanie sprzętu? No, myślę, że jestem dobrze przygotowany, sprzęt również dobrze, no wszystko się okaże niebawem. Trasa w porównaniu do tegorocznej zmieniona. Organizator zapowiedział, że pod koniec rajdu da większy wycisk zawodnikom. Jak oceniasz te zmiany? Ciężko powiedzieć, jak będzie w Peru, gdyż no, tam nie jechał jeszcze rajd. No, nie wiadomo, jak tam będzie. Słyszałem, że będzie się cały czas na jakichś wyższych wysokościach, z tym może być lekki problem. No, zobaczymy, jak to organizator wszystko przygotował. No, czym ciężej, tym lepiej. Co jest najtrudniejsze dla kładowca na Dakarze? Mam tu na myśli w porównaniu do zawodników startujących samochodami, motocyklami czy ciężarówkami. Długie dojazdówki? Tak, myślę, że długie dojazdówki są męczące. No, i jedzie się tam powiedzmy te 300-400 km. Zdarzało się, że po autostradzie jakieś. No i jest to męczące, nic się wtedy nie dzieje. Ja wolę się ścigać niż dojeżdżać do odcinka. Co zawodnikowi startującemu w rajdzie Dakar tuż przed rajdem najczęściej spędza sens powiek? No, śpię spokojnie także na razie, no, staram się przynajmniej tak. No, jakieś tam obawy, nie obawy jakieś tam są, ale staram się to ukrywać gdzieś głęboko.